Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym programie będziemy rozmawiać z Państwem Anną i Jarosławem Synakami. Witam. Witamy. Na części pierwsze rozłożymy przysięgę małżeńską i będziemy też mówić o pokusach, które właśnie jej zagrażają. Pani Aniu, Panie Jarku, przysięga małżeńska. Dlaczego te słowa „ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską” są takie ważne? Jeżeli sobie nie uświadomimy, co przysięgamy, komu przysięgamy, no właśnie później gubimy się tak naprawdę w naszym życiu małżeńskim. Każdy okopuje się w swoich miejscach i nie potrafi wyjść do drugiego małżonka, zapominając zupełnie o sensie miłości. Często mówi się, że podczas właśnie ślubu, podczas przysięgi małżonkowie czy wcześniej narzeczeni są tak zestresowani, że nie pamiętają w ogóle, co mówili. Ja myślę, że nim przystąpi się do ołtarza, nim wypowie się słowa przysięgi, trzeba ją już jakby wcześniej być świadomy tego, co się będzie działo i przygotować się do tego małżeństwa. Więc myślę, że tłumaczenie się, że się zapomniało, co się mówiło, nie powinno być w żaden sposób tutaj brane pod uwagę. Sam sakrament w Kościele, już sama przysięga, ona tylko ma potwierdzić, tylko ma przed świadkami, przed księdzem, przed Bogiem oczywiście, ma być tylko potwierdzeniem naszego przygotowania, naszej decyzji. Nam już 20 lat temu te słowa przysięgi wypowiadaliśmy. Pamiętamy je do dzisiaj. Nawet mieliśmy taki okres w swoim małżeństwie, w początkach, że tą przysięgę odnawialiśmy. Powtarzaliśmy te słowa przysięgi regularnie, właśnie żeby uzmysłowić sobie tak naprawdę, o co chodzi. Co żeśmy obiecali sobie, żeby tak powiedzieć kolokwialnie, i żeby w tych słowach wytrwać. Bo niestety no, dzisiaj mamy czasy absolutnie niesprzyjające małżeństwu. Czasy, które wręcz pokazują, jak nie powinno wyglądać małżeństwo. Odwracają całą uwagę od małżonków. Każdy... Ale jednocześnie, przepraszam, pokazują, że właśnie takie życie jest dobre, tak? No tak jest reklamowane, że wydaje się, że to jest kierunek, w którym powinniśmy zmierzać. A tak naprawdę zastanowienie się nad słowami przysięgi uzmysłowi, co jest istotą małżeństwa. Trzeba by zastanowić się nad tym, co w ogóle oznacza to pierwsze słowo przysięgi, to znaczy ślubuję Ci miłość. Myśmy też, przygotowując się do małżeństwa, jeszcze nie wszystko rozumieli. Dopiero po latach okazało się, że to słowo to jest właściwie takim całkowitym ofiarowaniem siebie drugiej osobie. I tak naprawdę to, że ja dziś ślubuję Tobie miłość, to znaczy, że od tego dnia, od dziś, właściwie każdego dnia będę starała się, czy starał się, abyś Ty, będąc ze mną, stawała się, czy stawał się coraz lepszym człowiekiem, żebyś Ty doskonalił się w swoim człowieczeństwie. Jednocześnie poprzez to wspólne bycie razem mamy siebie poznawać, a oczywiście mamy jako małżonkowie chrześcijańscy dążyć do Boga. To znaczy, że ja nie mam myśleć o tym, czy mnie w tym związku, w tym małżeństwie będzie dobrze, czy ja będę szczęśliwa, tylko raczej odwrotnie, będę się starała, żeby codziennie, każdego dnia mój mąż stawał się coraz lepszym człowiekiem. Mężem, potem również ojcem, prawda? Czyli to jest jakby troszeczkę odwrócenie takiej zależności. To ja muszę wykonać pewną pracę. Zresztą całe małżeństwo jest ogromną pracą i wysiłkiem, ale to jest to staranie się o dobro mojego współmałżonka. Biorę w tym momencie odpowiedzialność za mojego męża. W jaki sposób też to weryfikować? Bo czasami może wydawać się na przykład żonie lub mężowi, że rzeczywiście no, małżonek tutaj zmierza ku dobremu, prawda? A on czy ona może mieć zupełnie inne odczucia. No właśnie tak żona tutaj zaczęła mówić o tych słowach miłości. I tak na zdrowy rozum wygląda to trochę nieatrakcyjnie. No teraz ja, no, wchodząc w małżeństwo, no, chcę być szczęśliwy, prawda? Ja chcę być szczęśliwy.
A tutaj padają słowa, że to ja mam teraz pracować, ja mam starać się o drugiego człowieka i tylko jego mieć na myśli. Oczywiście ta definicja tak mniej więcej wygląda, natomiast pozornie wygląda to, jakby ja miał całkowicie z siebie rezygnować, tak jak już też inna definicja mówi o tym, że miłość to jest bezinteresowny dar z samego siebie. Bezinteresowny, no, brzmi niepokojąco, prawda? Że ja tylko mam się poświęcać, ja mam składać ofiarę, ja mam cierpieć. No tak potecznie myślę, że sporo ludzi uważa, stąd współczesny świat proponuje co innego. Mówi o uczuciu, mówi o głosie serca, że powinienem iść za uczuciem, powinienem iść właśnie za głosem serca i jeżeli mówimy o samym uczuciu, no człowiek nad uczuciami tak do końca nie jest w stanie zapanować, one się pojawiają. Czy mieli Państwo takie sytuacje w swoim małżeństwie, że zastanawiali się Państwo nad tym, czy aby dobrze wybrałam? Takich dylematów nie miałam, ponieważ rzeczywiście, kiedy spotkałam mojego męża, to właściwie od pierwszej chwili wiedziałam, że to jest ten człowiek i tutaj nie ma innej możliwości. Także ja nigdy nie miałam takiego dylematu. Niemniej jednak rzeczywiście wiemy też z doświadczenia, rozmawiając z innymi małżeństwami, że faktycznie po kilku miesiącach, po latach takie myśli mogą się pojawić. Do tego jeszcze, kiedy dochodzą z zewnątrz jakieś takie głosy negatywne, kiedy pojawiają się problemy, i przyjaciółki, może często też rodzina mówi, a mówiłam ci, prawda, że to jednak nie jest ta osoba, prawda? Albo czasami może żona czy mąż mówi, no gdybym wtedy nie poszedł, prawda, gdyby to byłoby zupełnie inaczej. Natomiast tutaj literatura no, bardzo wyraźnie jakby może być rozwiewa takie wątpliwości, ponieważ któryś z papieży, nie wiem, Jan Paweł II, czy może jego poprzednik, powiedzieli, że małżeństwo nigdy nie jest wolą przypadku. Że to, jeżeli Pan Bóg dopuszcza do tego spotkania, jeżeli przysięga małżeńska zostanie złożona z dobrej woli, bez przymusu, i jeżeli rzeczywiście Bóg dopuści do tego, że w tym wyznaczonym terminie małżonkowie złożą sobie tę przysięgę, to znaczy, że to nie jest przypadek. Ponieważ mąż czy żona nie jest tam dana, ale jest również nam zadana. To znaczy, jako chrześcijanie, my no, poprzez modlitwę też odczytujemy tę wolę Bożą w naszym życiu. I jeżeli ja tutaj świadomie decyduję się na bycie właśnie z tym, a nie innym człowiekiem, bo tutaj też trzeba by chyba dokończyć tę myśl o miłości. Miłość to też nie brzmi zbyt dobrze może współcześnie, ale nie jest uczuciem, ale raczej takim świadomym aktem woli, raczej decyzją. Jeżeli ja poznaję, przygotowuję się do sakramentu małżeństwa i podejmuję tę decyzję, że właśnie ten człowiek to jest ten, z którym ja chcę tę moją wspólnotę budować, to ja, i tak jak powiedziałam, ten sakrament jest zawierany w całkowitej wolności, bez żadnego przymusu, to nie powinnam mieć takich dylematów. To znaczy małżonek, no, który zawiera ślub w kościele katolickim, który odczytuje tę wolę Bożą, który się zastanawia, rozmyśla nad tym, no, nie powinien mieć wątpliwości, ponieważ małżeństwo też jest pewną kreacją, jest tworzeniem czegoś wyjątkowego związku, tej jedności, tej wspólnoty. I ten człowiek w zamyśle Pana Boga no, nie jest przypadkiem. Dlatego tutaj przed przysięgą małżeńską myśmy jeszcze nie powiedzieli o tym, ale kapłan przecież, no, tak to nazwaliśmy takim krótkim testem na tą miłość, prawda, zadaje trzy bardzo ważne pytania. Czy Państwo się pobierają z własnej woli, prawda? Więc ta wolność jest tutaj fundamentem tego działania. Jeżeli ja rzeczywiście działam jako wolny człowiek, no to ja muszę być jednocześnie świadoma i odpowiedzialna tej decyzji. I poza tym też jakby sama waga przysięgi. Kiedyś wiemy, że słowo miało też inne znaczenie, prawda? Nie trzeba było spisać aktów notarialnych, prawda? Jakoś tak obwarowywać się prawnie. Słowo miało swoją wartość, było powiedziane. I dzisiaj obserwując to, co się dzieje jakby z małżeństwami, no to mamy takie wrażenie, że ludzie, którzy wypowiadają tę przysięgę bardzo szybko, albo też może nie do końca zdają sobie sprawę z wagi tego, co mówią. Że to są, jeżeli przysięgam, to ja wypowiadam słowa, których
no nie odwołuje, bo rycerzowi honor na to nie pozwalał kiedyś, prawda, i płacił za to bardzo wysoką cenę, płacił za to głową, natomiast dzisiaj jakby mamy wrażenie, że tej świadomości nie ma. Mówiliśmy tu o bezinteresowności, ale człowiek bezinteresowny to jest tak naprawdę człowiek wolny. I wejście w małżeństwo, zawarcie małżeństwa musi się wiązać z odpowiedzialnością, z wolnością, że ja jestem w stanie podjąć decyzję, czyli ten akt woli i być konsekwentnym w tym akcie woli. Co może być tutaj przymusem, jeśli chodzi o przysięgę małżeńską? Przymus swego czasu było poczęte dziecko, było przymusem, co oczywiście nie może być mowy o powodzie zawarcia małżeństwa. Oczywiście to jest pewna odpowiedzialność, ale oczywiście nie może być to powodem zawarcia małżeństwa. Innym takim przymusem też jest na przykład późny wiek, mało kandydatów. Też, że ktoś obawia się, że chce zostać sam, nie chce zostać sam, nie chce być sam, więc wydaje mu się, że małżeństwo jest pięknym rozwiązaniem. Na pewno młody człowiek, który jest samotny, tak oczywiście mówię w cudzysłowiu, to pragnienie miłości w nim się budzi i rzeczywiście przeżywa pewne lęki, czy rzeczywiście jestem kochany, czy rzeczywiście znajdę tę osobę, z którą będę mógł spędzić szczęśliwie resztę życia. Powiedzieliśmy o ślubuję ci, tak? Podkreśliliśmy wagę tego słowa i tego wszystkiego też, co za nim idzie, prawda? Bo to nie jest tylko słowo. Miłość, wierność. Tak popularnym, co pierwsze nam się nasuwa, to jest wierność. To znaczy, że tu chodzi o tą fizyczną, że te zdrady fizyczne. Ale to jest jeszcze za mało. Chodzi o taką wierność, czyli obecność współmałżonka w życiu. Czyli jesteśmy obecni w swoim życiu. I myślę, że te słowa przysięgi, kto je układał, wiedział, co robi, bo rzeczywiście to nakreślenie źródła szczęścia małżonków to jest wierność. Właśnie tym pierwszym punktem jest wierność. To znaczy, że my jesteśmy obecni w swoim życiu. To nie jest tak, że przychodzimy z pracy, każdy robi swoją karierę, każdy jest zajęty swoją pracą i to jest najważniejsze, a współmałżonek w tym nie uczestniczy. Musi być ta obecność. Czy mamy jakieś zajęcia inne, hobby i jakoś nie uczestniczymy w tym wspólnie. To znaczy rzeczywiście ktoś może nie mieć jakiejś zdolności, go to nie interesować, ale z racji tego, że to jest współmałżonek, ja się zobowiązałem, przysięgą się zobowiązałem, że będę w tym uczestniczył. Mimo, że może mi się to nie podoba, mimo, że może to jest dla mnie nieciekawe, ale ja będę w tym uczestniczył. Czyli przynajmniej się zainteresuję, przynajmniej będę rozumiał tego mojego współmałżonka, co go tak fascynuje, czym on się zajmuje. I wzajemnie. Jeżeli idziemy na zakupy, to też nie powinno być tak, że żona, prawda, idzie bez męża na wielkie zakupy, a mąż idzie bez żony. Ja się poświęcę, pójdę z tobą na te zakupy, spędzę sporo czasu, ale żona pójdzie ze mną to, co mnie interesuje, to, co ja potrzebuję do swojego gdzieś tam swoich zajęć. Jesteśmy tam razem. Dzielimy się swoimi przemyśleniami. To też jest sposób też właśnie odkrywania siebie, poznawania siebie, więc to jest bardzo istotne, żeby tą wierność w codziennych sprawach jednak jej pilnować. Czy takie patrzenie właśnie pod kątem współmałżonka jest też uczciwością małżeńską, czyli jakby kolejnym punktem przysięgi? Uczciwość ogniskuje, można powiedzieć, w akcie małżeńskim. Czyli tak jak my wzajemnie w stosunku do siebie postępujemy w sposób uczciwy, tak później wygląda nasz akt seksualny. Tutaj może nie powiedzieliśmy tego na początku, ale z natury mężczyzna i kobieta do siebie nie pasuje i pojawiają się pewne właśnie trudności z tym związane, że ja się spodziewałem czegoś innego, żona też oczekiwała czegoś innego i zaczyna być problem. Dlatego stąd te ważne
punkty mówiące o wierności i uczciwości, że ja jestem w stosunku do mojego współmałżonka uczciwy, czyli opowiadam o swoich uczuciach, opowiadam o swoich myślach, nie udaję, nie przekłamuję pewnych rzeczy, tak, nie manipuluję. Ja wiem, z kim mam wtedy do czynienia i nasze słabości, oczywiście one się też muszą objawić w małżeństwie, w codziennym życiu, ale się w sumie wzajemnie się wspieramy w tych naszych słabych momentach i no, próbujemy się podźwignąć. Stąd znajomość wtedy, jeżeli ja jestem uczciwy, to też jestem przez mojego współmałżonka znany, poznany. To jest tym punktem wyjścia. Można powiedzieć, że to jest właściwie tak niewiele. Miłość, wierność, uczciwość małżeńska. Z drugiej strony, właściwie tak patrząc na swoje życie, to możemy powiedzieć, że to jest to, co najważniejsze. To jest tak naprawdę wszystko to, co powinno być w małżeństwie realizowane. I aż to w zasadzie. Z jednej strony tylko, a z drugiej strony aż to, ponieważ te trzy słowa pozwalają na budowanie jedności, to znaczy na poznawanie się, tak jak mąż powiedział, ale to z kolei prowadzi do budowania jedności. I ta wierność i uczciwość no właśnie w tym współczesnym świecie są bardzo zagrożone, ponieważ no, ta wierność bycia razem, prawda, o której tutaj Jarek wspomniał, świat i na przykład praca, jakby nie sprzyja takiemu patrzeniu na małżeństwo, ponieważ wiemy, że współcześnie bardzo modne są na przykład wyjazdy integracyjne, prawda? I w związku z tym tutaj no, to może grozić w jakiś sposób, czy może no, zagrażać małżeństwu, jeżeli małżonkowie nie przemyśleli tak naprawdę znaczenia tych słów. Tutaj oprócz miłości i wierności małżeńskiej jeszcze jest też słowa, które mówią o tym, że nie opuszczę ciebie aż do śmierci, prawda? W związku z tym ja podejmuję decyzję o tym, że będę zawsze towarzyszyła mojemu mężowi i odwrotnie, że będziemy razem. Więc no, jeżeli małżonkowie składają tę przysięgę, a gdzieś tam myślą w ten sposób, że no jak się nie uda, bo może się przecież nie udać, to jest jeszcze rozwód, prawda? Czy nie musimy być razem, prawda? To już jakby takie myślenie no, powoduje, że ta przysięga i ten sakrament już jakby jest no, nieważny, prawda? Bo tutaj już nie można być tak nieuczciwym, jakby dopuszczać, prawda, taką możliwość. To znaczy, że tutaj już jakby jesteśmy nieuczciwi ze swojej natury, prawda? Już zakładając czy biorąc pod uwagę taką ewentualność. Warto też zaznaczyć to słowo aż do śmierci. Tak potocznie rozumiemy te słowa, że póki nie umrę, to będę z tobą, prawda? No i rzeczywiście można się męczyć, można no, wytrzymać to małżeństwo, no może różnie wyglądać, no ale już powiedziałem to, no trudno, śmierć. Ale ja myślę, że można byłoby trochę też inaczej o tej śmierci pomyśleć, dlatego że ja wypowiadam słowa przysięgi, ja mówię o miłości i dla mnie jest to tak ważne, jest to tak poważne słowo, że może mnie doprowadzić do śmierci. W konsekwencji może mnie doprowadzić do śmierci. Dzisiaj bardzo szybko, tak jak właśnie Ania wspomniała, że nawet przed zawarciem małżeństwa, przed zawarciem sakramentu małżeńskiego, małżonkowie czy narzeczeni już myślą, że w razie czego jest rozwód, że w razie czego można gdzieś jakąś furtkę otworzyć i się rozstać. To po pierwsze też bagatelizuje jakby przyszłość, jakie problemy mogą nas spotkać, że lekceważymy je, więc ten dobór siebie nawzajem, tą odpowiedzialność za przyszłego, za wybór właściwy współmałżonka bagatelizujemy. No i to, że w konsekwencji no sobie po prostu odpuszczamy. Ale ja muszę być świadomym tego słowa aż do śmierci, że ja będę tak konsekwentny w tych słowach, w słowach tej przysięgi, że może mnie to nawet doprowadzić do śmierci.
I to zmienia cały obraz. To też jakby podkreśla właśnie, że to nie są przelewki, to nie są żarty, to nie jest coś, co mogę sobie tak po prostu od święta czy przy okazji wypowiedzieć i już. Papież powiedział, że na próbę nie można żyć, na próbę nie można umrzeć i na próbę nie można kochać. To są takie stwierdzenia, które no, świadczą o tym, że współczesny świat nie rozumie w ogóle, czym jest miłość i o co w tym wszystkim chodzi. Przysięga małżeńska tutaj jest tak ważną częścią małżeństwa, początkiem małżeństwa i dlatego też ten temat jeszcze głębiej poruszamy dzisiaj. Tak, bo ponieważ rzeczywiście realizacja tej przysięgi jest tak ważna, a z drugiej strony jest trudna, dlatego ta przysięga kończy się słowami i tak nam dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci. I właśnie ten sakrament, czyli ta łaska, no jest niezbędna do tego, żeby tę przysięgę realizować w codzienności. Małżonkowie nie są sami i właśnie ta druga część też jest tego dowodem. Właśnie, o to chodzi, że gdybyśmy brali to wszystko po ludzku, no to dzisiaj oficjalnie moglibyśmy powiedzieć, to jest niemożliwe, to jest niewykonalne. Ludzkimi siłami jest to niewykonalne, jest to niemożliwe. Natomiast stąd jest ta wyjątkowa łaska, ta obecność samego Boga w tej więzi małżeńskiej, ale oczywiście trzeba tą pomoc przyjąć, trzeba umieć nią żyć, że ta wierność, uczciwość, miłość, jest to wszystko możliwe. Czyli człowiek może być szczęśliwy w małżeństwie, może cieszyć się małżeństwem i o to rzeczywiście chodzi, chociaż tak jak na początku Ania zaczęła mówić o bezinteresownym darze z samego siebie, poświęceniu i pracy. Brzmi to tak trochę, tak jak powiedziałem, przerażająco, ale w tym wszystkim chodzi rzeczywiście o radość. Ale człowiek tylko może być szczęśliwy przez to, że ofiarowuje siebie. To jest tylko jedyny sposób, kiedy uwolni się od samego siebie. I małżeństwo właśnie jest taką sferą, jest taką dziedziną, gdzie uczymy się nawzajem, gdzie właśnie każdego dnia musimy podejmować ten trud i każdego dnia musimy mieć na myśli te słowa przysięgi. Ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę na jedną, myślę, istotną tutaj sprawę, ponieważ mianowicie taką, że to mąż, że to mężczyzna, że to przyszły mąż zaczyna składać pierwszy tę przysięgę małżeńską. Czyli to nie jest przypadkowe, tak? No właśnie, żona twierdzi, że nie. W pewnym sensie no, wystawiam się, tak powiem, na publiczne, no, pewne ryzyko publiczne, prawda? Żona ma na myśli zawsze to, że ten mąż wychodzi z inicjatywą, tak? On tutaj proponuje pewne rzeczy, za nie odpowiada, musi być konsekwentny. No to też już wspominaliśmy o tym. No to wynika między innymi z tego, że kobiety w sposób bardziej naturalny rozumieją, czym jest małżeństwo, a my z kolei musimy się tego uczyć. I to zaangażowanie męża w uczucia, które są takie niemęskie, prawda? Bo są może i niemęskie. Ale tak naprawdę, czy mówienie o sobie, czy odkrywanie siebie, jest ważne i to tego właśnie my w małżeństwie, mężczyźni, musimy się nauczyć. Uczyć i otwierać i mówić. Tego przekraczania siebie z jednej i z drugiej strony. Czy ta nauka, czy to zwracanie uwagi właśnie na współmałżonka, na skupienie się na małżeństwie, na tym, żeby współmałżonek był szczęśliwy, by był coraz lepszy. Czy też daje to siłę i taką tarczę ochronną przed różnymi pokusami? Tutaj mam na myśli takie zewnętrzne pokusy. Powiedzieliśmy, że mężczyzna, kobieta do siebie nie pasują. I właśnie z tego są pewne problemy, bo no można dojść do takiego wniosku po 3 latach małżeństwa, że rzeczywiście się i wysnuć wniosek, że się pomyliłem, że to nie jest osoba, z którą będę szczęśliwy. No to wtedy co znaczy? Znaczy, że muszę zmienić model,
pomyśleć o kimś innym i może właśnie z tą drugą osobą będzie to inaczej wyglądało. I to jest właśnie pierwszy błąd, dlatego że zrozumienie, uświadomienie sobie tego faktu, że my do siebie nie pasujemy, no jest jakby pierwszym punktem wyjścia do zmiany samego siebie, zmiany myślenia. Że to jest właśnie to przekroczenie, właśnie to jest ten moment, kiedy ja muszę podjąć wysiłek, czyli decyduję się, podejmuję akt woli, żeby wyjść, opuścić siebie, wyjść, może tu nie mam, to wyjść z siebie trochę może tutaj być mylące, bo można wpaść w złość i aż wyjść z siebie, ale to nie o takie wychodzenie chodzi, ale właśnie to opuszczenie siebie i wyjście w kierunku współmałżonka. Pokus jest masa od jakichś zajęć, hobby, poprzez serwowanie po internecie, poprzez telewizję, no i poprzez no, tą fizyczność. My, mężczyźni, jesteśmy wzrokowcami. To, co widzimy, to wiemy, prawda? W dzisiejszych czasach z kobietami też bywa różnie. Myślę, że się teraz trochę kreuje się inny typ kobiety, bo kobieta jednak, wydaje mi się, że zawsze... No, o nas się mówiło, że jest ta płeć brzydka, prawda? A kobieta jest ta płeć piękna. I próbuje się dzisiaj to trochę pomieszać. Mężczyznom każe się chodzić do kosmetyczki, prawda, dbać o fryzurę, dbać no, o paznokcie. No czyli i mówi się tutaj, kreuje się, że kobieta powinna zwracać bardziej uwagę na wygląd zewnętrzny. No tak w reklamach wszędzie to właściwie widzimy, że taki niszczy się tą kobietę, bo kobieta jednak była taką ostoją czegoś głębszego, duchowego, a dzisiaj właściwie wydaje się, że najważniejsza jest ta zewnętrzność, ta nasza postawa fizyczna. I to zaczyna gubić. I te kobiety też się w tym gubią, bo naciski są, że ona powinna bardziej na to zwracać uwagę. Ona rezygnuje z tej swojej uczuciowości, z tej głębi, z poszukiwania wierności czy uczciwości. I to zaczyna się wszystko mieszać. Bo tutaj też bardzo często współcześnie słyszymy o tym, że kobiety mają swój świat, w związku z tym, jeżeli mają jakieś problemy, to powinny w zasadzie umówić się z przyjaciółką, tudzież z mamą, koleżanką i ewentualnie ten problem omówić. I bardzo często z tego omawiania problemu eliminuje się męża, bo on cię nie zrozumie, bo właściwie dlaczego i tak dalej. Natomiast no, tutaj, jeżeli mamy budować jedność w małżeństwie, to nie może być takiej sprawy, z którą żona nie porozmawia z mężem i odwrotnie. Nie może być tak, że przed mężem czy przed żoną jednak ciągle pierwsze miejsce zajmuje rodzic, zajmuje przyjaciółka czy zajmuje koleżanka, bo to tutaj jakby już w tym momencie my rezygnujemy z uczciwości i wierności. Moim mężem i jednocześnie moim przyjacielem jest mój mąż. Jeżeli mam problem, mam trudną sprawę, to przede wszystkim omawiam go z moim mężem i potem oczywiście mogę się podzielić z kimś innym, ale nie może być tak z kolei z drugiej strony, że mąż mówi, ja mam jakąś trudną sytuację w pracy, umówię się z kolegami, pójdziemy gdzieś tam i sobie omówimy, a ty sobie posiedź w domu, prawda? To tak być nie powinno, dlatego że ta sprawa powinna być omówiona najpierw z żoną, prawda? Nie może być spraw, które są jakby poza małżeństwem, bo wtedy zamiast budować jedność, zaczynamy się po prostu rozmijać i okazuje się, że faktycznie jak mi doradzi kolega, to jest dużo lepiej niż rozrobi to żona. I od jednej, drugiej sprawy okazuje się, że tak naprawdę no my za chwilę szukamy już, no mamy innych przyjaciół, prawda? I inna sprawa jest jeszcze taka, że jeżeli ja świadomie decyduję się na małżeństwo i wybieram właśnie tę osobę, to jest też dla mnie przyjemność, że ja ten czas spędzam z moim mężem i jakby bycie razem no, sprawia nam ogromną radość. Ja myślę, że takim barometrem nawet jest stwierdzenie czy takie odczucie, że przybywanie z moim współmałżonkiem sprawia mi przyjemność, sprawia mi radość, to znaczy, że rzeczywiście prawidłowo pracuje w tym małżeństwie, że rzeczywiście to, co robimy dobrze. Natomiast jeżeli zaczynam się z nim nudzić, moja żona znowu nadaje, prawda, ten znowu tam coś, no to rzeczywiście trzeba się zastanowić, robimy coś źle. I to są takie pierwsze symptomy, które powinny nam zwrócić uwagę, że źle robimy, że po prostu to jest niewłaściwa droga i w konsekwencji może doprowadzić do tego, że staniemy się sobie obcy. Obcy, zresztą będziemy nienawidzili się, tak można powiedzieć. Na temat przysięgi małżeńskiej i troszkę o pokusach rozmawialiśmy dzisiaj z Anną i Jarosławem Synakami. Dziękuję bardzo Państwu.